Witam Was bardzo serdecznie, Rafał z tej strony. Dzisiaj spróbuję taki mini cykl zainicjować, dziś pytanie, dziś odpowiedź. I napisał do nas Robert. Bardzo fajne pytanie odnośnie tego, jakiego drona sobie kupić obecnie. I tu jest naprawdę mega zagwozdka. Posłuchajcie tego pytania, spróbujemy mu razem odpowiedzieć. Jeżeli ktoś ma jakieś pomysły na odpowiedź, to bardzo proszę też o pomoc w komentarzu pod filmem. Rafał, zacznę od tego, że przymierzam się do zakupu drona. Interesuje mnie przede wszystkim fotografia i film, a także postprodukcja. Dodam, że do tej pory nie latałem dronem, ale pojawiające się na różnych portalach coraz liczniejsze i dobre jakościowo filmy przykuwają moją uwagę i zachęcają do uzupełnienia mojego warsztatu na własne potrzeby. Stąd moje zainteresowanie Twoim kursem, potrzebuję wprowadzenia i porady. Obecnie na rynku pojawia się Mavic Air 2, ale jednocześnie ceny Mavic 2 Pro stały się bardziej korzystne i jest on jak najbardziej w moim zasięgu. Zauważyłem, że w materiale z kursu porównujesz starsze modele Air i Pro. Czy dysponujesz materiałem, który pomoże mi dokonać wyboru spośród obecnych na rynku modeli? Chciałbym też wiedzieć, jak Mavic 2 Pro odnajdzie się w nowych warunkach regulacji prawnych. Czy widzisz tutaj ryzyko poważnych ograniczeń lotów w mieście? Bardzo liczę na Twoją opinię. Robert. Słuchaj, Robert, więc sytuacja to jest odwieczne pytanie, co kupić, bo każda odpowiedź może być dobra i każda odpowiedź może być zła. To zależy dużo od człowieka i prosta odpowiedź brzmi, to zależy. Ale Mavic 2 Pro już jest na rynku 2 lata, to trzeba być tego świadomym. I zwykle kupują go chłopcy, którzy realizują zlecenia i mają świadectwo kwalifikacji, czyli w mieście. Jeżeli nastawiasz się na zrobienie świadectwa kwalifikacji i myślisz o tym, żeby wykonywać bardziej profesjonalne materiały, czyli świadczyć usługi i wykonywać ambitniejsze tematy, na przykład hyperlapsy, takie montaże ambitne, to wtedy Mavic 2 Pro. Jak najbardziej polecam Ci tego drona, tylko weź pod uwagę, że trzeba jeszcze około 1000 zł przeznaczyć na świadectwo kwalifikacji. Co do zmiany przepisów, one zmienią się w przyszłym roku i my jeszcze do końca nie wiemy. Wiemy też, że prawdopodobnie Mavic 2 załapie się wyższą kategorię, więc być może będzie taka sytuacja, że nie dość, że trzeba będzie zrobić świadectwo kwalifikacji, to jeszcze je poprawić. Ale przez rok masz na pewno w stosunku do końca roku możesz latać bez świadectwa poza obszarem zabudowanym. Także nie jesteś w stanie Maviciem 2 Pro latać w obszarze zabudowanym bez świadectwa. Jeżeli chodzi o Mavic Air 2, dużo osób wypowiada się bardzo pozytywnie na temat tego drona. Jest on na pewno dużo łatwiejszy też w obsłudze i tutaj trzeba wziąć pod uwagę, bo taka jest idea. I też nie stworzysz mega profesjonalnych ujęć nim, ale w większości przypadków i w większości zleceń to wystarcza. Nie masz 10-bitowego koloru, nie masz kilku cech, które ma Mavic 2 Pro, ale to nie szkodzi, dlatego że naprawdę dużo otrzymujemy. Ja na Twoim miejscu zastanowiłbym się chyba najbardziej nad Maviciem Air 2 w tej chwili, chociaż można by poszukać jeszcze, jeżeli mobilność, jeżeli dron, który jest na przykład niekoniecznie jego gabaryty tutaj grają rolę, czyli na przykład wyciągasz drona z bagażnika i latasz, to może Phantom 4 Pro byłby dla Ciebie też fajnym modelem. Zwróć na niego uwagę, chociaż wiele osób jednak nastawia się na Mavici, ze względu na to, że są ciche, dużo bardziej mobilne są, czyli jeżeli na przykład latamy tanimi liniami lotniczymi i tego typu cechy. Można też zastanowić się, to wszystko zależy też od budżetu, bo ludzie Mavicami Air robią całkiem dobre rzeczy, tymi pierwszymi. I na przykład mój kolega z Krakowa, on całkiem dobrze sobie radzi, który jest operatorem filmowym na planach z Arri Alexą, śmiga po planach 17-kilogramową. On sobie całkiem świetnie radzi też Maviciem Air. Wie, jak dobrać sobie filterki, jakie ujęcia, jak kadrować, w jakich warunkach, jak wykorzystać oświetlenie. I on sobie też całkiem dobrze radzi, jeżeli ma ciasno, jeżeli robią szybką reklamę na przykład w centrum Krakowa i nie chce wyciągać nic poważnego typu Inspire czy nawet Phantom. Więc tutaj ja bym się zastanowił nad tym, czy Pro, czy L2, ale wydaje mi się, że w Twojej sytuacji, jeżeli nie masz świadectwa kwalifikacji, to na dzisiaj L2, dlatego że ją też będzie łatwo sprzedać, stosunkowo łatwo. Jeżeli jej nie uszkodzisz, na pewno będzie Ci łatwiej sprzedać niż Mavic 2 Pro, gdzie już tych klientów po pierwsze mamy mniej, a po drugie ten dron już bardziej traci na wartości, bo już ma 2 lata. I to jest chyba tyle, co mogę powiedzieć na dzisiaj. W dronach faktycznie bardzo zmienia się. Jeżeli mamy dwójkę Mavica
dwójkę Pro dwuletniego, to faktycznie te ceny lecą w dół i można go kupić taniej, ale gdybyś faktycznie realizował zlecenia dzisiaj, gdyby on Ci był potrzebny do zarabiania, to bym Ci go polecił szczerzej, gdybyś miał świadectwo kwalifikacji. Jeżeli nie masz świadectwa, R2 powinien spełnić Twoje oczekiwania. Już w przyszłym tygodniu będę mógł powiedzieć na ten temat więcej, ale na dzisiaj tyle. Jeżeli macie ochotę podzielić się swoimi doświadczeniami, to zachęcam do komentarza pod filmem. Mogę jeszcze powiedzieć, że też stworzyłem specjalny warsztat online dotyczący użytkowania Mavica 2, do którego Was zachęcam. Link promocyjny z kuponem znajdziecie w opisie pod tym filmem. To jest wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Trzymajcie się. Cześć. Thank you.